Witajcie kochani. Dzisiaj odpowiem na jedno z pytań, które zadajecie mi bardzo często. Będzie to taki przykładowy mój dzień, co ja jem w ciągu takiego całkiem normalnego dnia pracy, który zaczyna się od poranka i kończy wieczorem. I w ciągu tego dnia wykonuję różne czynności. Gdy przebywam tutaj na miejscu, w magicznej oazie, to jest to praca ze zwierzętami, z roślinami, zajmowanie się tymi wszystkimi istotami, które są pod opieką. Następnie jest praca z Wami, odpowiadanie na Wasze listy. Jest praca energetyczna, magiczna, którą zazwyczaj wykonuję w późnych godzinach wieczornych. Jest także czas na przepowiednie, na wszelkiego rodzaju analizy, terapie, spotkania, ale jest również czas, który spędzam tylko z moją ukochaną osobą, a także jest zawsze czas na ćwiczenia, na pracę nad swoim dalszym rozwojem i duchowym, i tym fizycznym, czyli i ćwiczenia takie fizyczne, i ćwiczenia mentalne. Jak wiecie, jestem weganką już od wielu, wielu lat, ponad 10 lat i w moim doświadczeniu z weganizmem miałam również różne fazy, czyli było to jedzenie typowo tylko surowe, a było także jedzenie takie mieszane jak w tej chwili, czyli częściowo surowe, a częściowo gotowane. Tego gotowanego jest oczywiście dużo, dużo mniej. Chciałabym również powiedzieć Wam, bo wiele osób ma takie troszeczkę złe wyobrażenie, że tutaj w magicznej oazie my jesteśmy na wysokości ponad 700 metrów nad poziomem morza. My również mamy tutaj zimę i my również nie mamy w naszej oazie owoców takich na przykład jak banany, takich jak mango, czy innych takich owoców tropikalnych. Tak abyście wiedzieli, że jak mniej więcej to wygląda. Za to mamy bardzo dużo tak zwanych chwastów, czyli tych cudownych roślin zielonych, które staramy się jeść praktycznie od rana do wieczora. Ale aby tutaj nie przedłużać, bo to nie jest tematem tego filmu, chciałabym powiedzieć Wam, jak na przykład dzisiaj wyglądał mój dzień i co ja dzisiaj zjadłam. Czyli, moi drodzy, gdzieś około godziny 12, to jest Waszego czasu około pierwszej, zjadłam śniadanie, ponieważ do tego momentu jestem tak zajęta od wczesnego rannego wstania do tej godziny różnymi obowiązkami tutaj ze zwierzętkami, z roślinami, że mam czas tylko i wyłącznie na to, aby wypić na przykład 2 szklanki wody i to jest wszystko. Dlatego na śniadanie była to sałatka, taka mieszana sałatka. Większość są to chwasty, widzicie to na zdjęciu, tak zwane chwasty w cudzysłowiu. Również zakiszone takie rzodkie weczki, szczurze ogonki, które znacie, pokazywałam Wam je. Je można uprawiać nawet na balkonie, w Waszym klimacie, wszędzie. Ja je sobie po prostu kiszę, jak jest ich bardzo dużo, aby się nie zmarnowały i abym miała jako dodatek taki coś takiego na takiej zasadzie, jak u nas w Polsce stosuje się ogórki kiszone. Następnie do tego kiełki i to wszystko jest wymieszane ze zmielonym na młynku do kawy siemieniem lnianym, które staram się dodawać w ostatnim czasie do bardzo wielu potraw, bo ma bardzo, bardzo dobre właściwości oczyszczające i uzdrawiające nasz organizm. Następnie, moi drodzy, po śniadaniu wygląda to tak, że zazwyczaj zaczynam pracę z Wami, czyli to jest praca na czas na wszystkiego rodzaju przepowiednie, analizy, umówione terminy, typowo taka praca pisemna, gdzie muszę Wam odpowiedzieć, gdzie muszę przeczytać Wasze listy, gdzie muszę Wam doradzić, również napisać coś takiego, czy są to również te momenty na terminy przez Skype'a, te pisane terminy. I jest to czas, w którym ja staram się nic nie jeść. Jedyne co to piję, bardzo dużo wody i tą wodę również widzicie na zdjęciach. To jest woda z dodatkiem różnych kamieni szlachetnych. Woda naenergetyzowana, zaprogramowana magicznie na to, aby dać mi siłę, energię i często piję ją również z cytryną. I takiej wody wypijam w czasie tej pracy z Wami około 3 takich karafek, to jest po 1,5 litra.
czy 3 razy po 1,5 litra i do tego również przynajmniej 1 litr herbaty, zielonej herbaty, która zostaje mi często ze śniadania i tak mniej więcej to wygląda. Gdy czasami jestem głodna, a tych terminów w danym dniu jest bardzo dużo, to mam przy sobie daktyle i dzisiaj na przykład w ciągu dnia, ponieważ tej pracy było dosyć sporo, dużo zaległości, zjadłam w tym czasie pracy z Wami około 0,5 kg daktyli suszonych, takich z uprawy ekologicznej. Następnie, moi drodzy, gdzieś tak około tej godziny 5, czyli po 5 godzinach pracy z Wami, jestem głodna i jest to czas, aby zjeść coś na zasadzie obiadu. I dzisiaj był to makaron wegański, ten, który widzicie na zdjęciu, i taki sos zrobiony z pomidorów i pomieszany z tymi pastami, które ja kupuję, a często kupuję, żeby smarować je na chleb, gdy mamy taki chleb pieczony z pieca. I są to pasty również wegańskie. I ta akurat pomieszana z tym sosem pomidorowym to jest pasta ze słonecznika, pasta z chili, papryki chili, a także z, jak dobrze pamiętam, to tam jeszcze wchodzą do tego pastynaki. Tak. I to oczywiście jest podgrzane, w sumie wszystko razem, zalany jest ten makaron i to jest wszystko, co jem w ciągu dnia. I teraz tak, jeżeli wieczorem jestem głodna, to staram się pić herbatę ziołową i dzisiaj będzie to z tych zebranych roślinek, czyli z dziurawca, który jest aktualnie, przypuszczam, że również u Was kwitnie, a także z... U mnie to jest jeden kwiat maku polnego. Mniej więcej wygląda to w ten sposób. Jeżeli jeszcze będę głodna, to jeszcze może zjem kilka daktyli, bo ta paczka jeszcze nie jest pusta, więc do tej pory może zjadłam gdzieś 450 gramów, może około 400, jeszcze tyle zostało. Czasami zjem na kolację może jakąś pomarańczę, jakiegoś banana, coś takiego. I tak mniej więcej to wygląda, bo po posiłku jest dalsza kontynuacja pracy z Wami najczęściej, tak to wygląda. I po tym, jak ten posiłek się przetrawi, gdy kończę w tym dniu tą pracę typowo korespondencyjną, tak nazwijmy ją biurową, to rozpoczynam moje ćwiczenia i w tej chwili bardzo dużo ćwiczę skacząc na skakance i do tego troszeczkę jogi i to mniej więcej jest na tyle. Następnie po tym okresie, od tej godziny około 18, 19, 20, to jest również czas na to, aby zająć się tutaj magiczną oazą. To jest czas na podlewanie, na pielęgnację roślin, znowu zwierzątek, wszystkiego. A następnie gdzieś od tej godziny 19, 20, to zależy, jak szybko się z różnymi rzeczami mogę uporać. Wiadomo, że w lecie ten czas podlewania jest dużo dłuższy, ponieważ u nas jest pora sucha, nie pada, więc jest to konieczne. Też nie wszędzie mamy podłączony system podlewający, tylko na niektórych obszarach, a resztę trzeba niestety podlać ręcznie. W tej chwili będziemy to podłączać w następnym czasie, bo jak wiecie, oaza cały czas się poszerza i czasami nie nadążamy z tymi takimi obowiązkami. I następnie gdzieś od godziny 18, 19 albo 20 do godziny 24 to jest czas na rytuały typowo osobiste, które są u mnie zamówione. To jest czas takiego spokoju, czas, gdzie już dookoła wszędzie jest cisza, gdzie już nie ma tutaj jakichkolwiek dziwnych odgłosów i tak dalej. Jest to czas, który ja wykorzystuję na tą pracę typowo energetyczną, magiczną. To, co Wam dzisiaj opowiadam, to jest taki przykład, ponieważ to inaczej wygląda, gdy jestem w podróży, to inaczej wygląda w różnych porach roku, to inaczej wygląda, gdy na przykład są jakieś inne obowiązki, jak w międzyczasie pisanie książki, czy to, czy tamto. Tutaj mogą być różne przesunięcia, ale w tej chwili, aktualnie przez ostatnie 2 tygodnie, tak mniej więcej to wygląda. Moi drodzy, jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, bardzo proszę albo w komentarzach, albo w listach do mnie. Ja je wszystkie zbieram, one wszystkie mają swój czas i będą miały swoje miejsce, aby zaistnieć tutaj w tych filmach, za nie bardzo
bardzo, bardzo Wam dziękuję. Jeżeli ten temat weganizmu czy takiego odżywiania Was interesuje, bo jak wiecie, ja już bardzo długo czasu jestem weganką i mogę Wam z tego doświadczenia powiedzieć, tak długiego doświadczenia, jak mniej więcej zacząć, czy może jak później się rozwijać, to oczywiście również pytajcie. O wszystko możecie mnie zapytać. Nawet gdy nie odpowiadam Wam od razu, to proszę miejcie tą świadomość, że tych listów nadchodzą dziennie setki. Ja je muszę posegregować, ja je muszę tematycznie uporządkować i nie jestem w stanie każdemu odpowiedzieć, ale staram się z całego serca i z tą pomocą tej siły wyższej jest to możliwe, czyli to niemożliwe staje się dla mnie osobiście możliwe. Jeszcze na pewno zapytacie, kiedy jest czas na te rzeczy takie prywatne, na rzeczy związane z gospodarstwem domowym, z tym wszystkim. To zawsze gdzieś znajduje się taka luka, gdzieś znajduje się ten moment, w którym są jakieś przesunięcia, gdzie takie rzeczy można wykonać, a także ja staram się zawsze na pierwszym miejscu dbać o istoty, które są obok mnie, czyli również mojego partnera życiowego. To jest dla mnie najważniejsze, a wszystkie inne rzeczy są jak gdyby tym priorytetem numer dwa. Czyli ten czas zawsze jest najważniejszy i staram się go zawsze wygospodarować. I to mniej więcej na tyle. Jeżeli temat Wam się spodobał, bardzo proszę o kciuka w górę. Dziękuję bardzo za wszystkie subskrypcje i zapraszam na nasze kolejne spotkania. Wasza Maria Bukarti.